A musimy sobie zdefiniować jeszcze jedną rzecz. Co to znaczy, czy jedziemy szeroko, czy szeroko muzycznie, czy szeroko pozamuzycznie? Szeroko? No, co miałeś? Bo ja miałem na myśli szeroko muzycznie. No to szeroko muzycznie. No to szeroko muzycznie to fajnie. Jak tam po sile i honorze? Wiem, że masz ten. Masz na koncie recenzję tych, którzy nie słyszeli. No nie, no to norma. Siła i honor na dzień dobry przyczepiono się do nazwy. I ci tak zwani dziennikarze, czyli funkcjonariusze w redakcji propagandowych, na dzień dobry skupili się na tytule, imputując, że tytuł jest nawiązaniem do pozdrowienia faszystowskiego Blut and Honor. To jest chyba jakaś rosyjska, nacjonalistyczna partia ma takie hasło. Ja musiałem prosić, mówię poważnie, musiałem prosić żołnierzy Gromu, żeby nie robili szczególnego zamieszania z tego powodu, bo siła i honor to jest pozdrowienie żołnierzy Gromu i by się tak pozdrawiać, by mówić do siebie bracie, trzeba na to zasłużyć. Płyta była poświęcona generałowi Sławomirowi Petylickiemu, z którym się przyjaźniłem. No i tak jak powiedziałem, siła i honor to jest pozdrowienie żołnierzy Gromu. Zresztą wcześniej Sławek wydał książkę pod tytułem Grom, siła i honor. No to akurat Wyborcza i inne piśmidła nie zauważyły tego faktu. Ale na przykład zobacz, ty na pewno zauważyłeś, że znowu nadal jest około muzycznie. To był taki moment, kiedy albo płyta już się pojawiła na rynku, albo miała się pojawić, chyba już była na rynku. Jakieś tam śniadanie w telewizji jakiejś tam śniadaniowej. Pierwszej z brzegu, przy stole sami politycy, nie ma co komentować i nagle każdy z nich się wypowiada na temat płyty, a ja sobie dam urwać głowę przy samej dupie, że nikt tego nawet na oczy nie widział. Na 100% nie... Nie wpienia cię to? Nie, no ale co ja mogę zrobić? No wpienia. No ja się już do tego powoli... Ja sobie pewnego dnia uświadomiłem, że ta komuna trwa. Ja nie mówię o takiej czystej formie komuny, tylko mówię o takiej... komunie oświeconej, gdzie zamiast jednego PZPR-u jest 5 PZPR-ów, które walczą o pozycję raz na 4 lata o zawłaszczenie całego państwa. No a to skutkuje tym, że posługują się identycznymi narzędziami walki z tymi, którzy kontestują system, ale akurat na tej płycie nie było praktycznie niczego, co by kontestowało system. To była taka historia Polski od 1939 roku w skrócie, tak można powiedzieć. Ale jako artysty cię to nie wpienia, bo już to jako człowiek to ja rozumiem, że cię to wpienia, ale... Wiele rzeczy może się wpieniać. No jeżeli ktoś by ci wmawiał, że jesteś na przykład Francuzem ciemnoskórym pochodzącym z Maroka, albo no, wiesz, a ty widzisz w lustrze zupełnie co innego i matka mówi, że ty pochodzisz z Izraela na przykład, no to więc wiesz, w pewnym momencie jakieś kłamstwa na twój temat mogą się irytować, ale z drugiej strony, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie masz mediów, dzięki którym możesz pokazać prawdziwy swój wizerunek. Jesteś bezsilny po prostu, więc nie można, jeżeli nie potrafisz jakiejś rzeczy zmienić, no to po prostu musisz nad tym przejść do porządku dziennego i działać tak, żeby nie skończyć w tworkach. No dobra, to... Płyta, ja powiem ci to, ale wracając, wiesz, do muzycznych spraw. Płyta była, nie ma na tej płycie, z wyjątkiem chyba jednego numeru, Homo Politicus, gdzie zaśpiewałem o całej tej ferajnie magdalenkowej tekst Dziwki, idea ich wagina. Kiło na ojca, z ojca na syna, sterta gruzu, w nią wbita flaga, blada ze strachu, z nienawiści krwawa. To właściwie nie ma żadnego, ale też nie ma tej żadnej partii politycznej wymienionej nic, tylko po prostu walka z establishmentem. Ale tak samo z tym establishmentem walczyłem w Jarocinie w 80., w już chyba drugim czy trzecim roku, pierwszy mój Jarocin. No i ta walka cały czas trwa. Jak było, tak generalnie jest. No nie ma, ja nie widzę jakiejś szczególnej, jakiejś ogromnej różnicy między tamtym systemem, a chociaż właściwie widzę zasadniczą. Wtedy było wszystko jasne. Był jasny podział na my i oni. A no właśnie. A w tej chwili no, trudno tutaj...
wszystko jest pomieszane. Partia prawicowa, czyli PiS, mówi o gospodarce socjalistycznej, partia Platforma Obywatelska Liberalna podnosi podatki, także to jest wszystko postawione na głowie. Wszystko jest wszyscy przeciwko wszystkim. To i tylko tak. Tutaj jest możliwe właściwie, w takim systemie jest możliwe, żeby na podstawie tytułu zrecenzować płytę. To jest właśnie jazda. Nikt tego, tak jak powiedziałeś, wątpi, żeby ktokolwiek z tych krytyków, recenzentów wysłuchał w ogóle płyty. No ja słuchałem, ale to jest inna niszość. Wytłumacz mi jeszcze jedną rzecz. Ale ty nie jesteś przedstawicielem establishmentu reżimu, no. No nie, nie wyglądał chyba na takiego nawet. Wyglądać wyglądasz. Ale, tak? No oczywiście. Aha, bo to jest, że to jest... No, jest twój ruch. No, mój ruch. Aha, że kolor. No twój ruch, twój kolor, a ja jak widać... Kurwa, to ja mogę założyć bluzę. Ja też mogę dołożyć. Ja nie mam z tym problemu. Jedną rzecz jeszcze musisz mi wyjaśnić, bo ja nie miałem okazji się zapytać. A propos, jak to było z tymi patronatami przy tej płycie? Z czym? Z patronatami medialnymi, bo tam się skarżyły radia, czy wyrzeszy się skarżyli na radia. Ja ci powiem, jak to było u nas, tak? My mieliśmy jako CG, wcześniej się dogadaliśmy, nie pamiętam, czy z managementem, czy z wytwórnią, nie wiem z kim, dogadaliśmy się na patronat, a potem się dostaliśmy maila, że nie. To już nie jest moja, ja mogę mówić o tym, o czym ja wiem. Ja wiem o tym, że zależało mi na tym, by w takich programach jak program pierwszy Polskiego Radia, program trzeci Polskiego Radia, żeby te rozgłośnie objęły patronat nad płytą i miałby ten patronat być patronatem specyficznym, czyli przy okazji na przykład rozmów czy jakichś zdarzeń rocznicowych, żebym był zapraszany do studia i mógł na temat danego zdarzenia się wypowiedzieć. Na przykład rocznica wejścia Sowietów do Polski 17 września 1939 roku. I żeby to było zilustrowane muzyką. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na tej płycie nie ma praktycznie z wyjątkiem dwóch może piosenek, czyli Old Punka i... Co tam jeszcze jest? Dun, 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 bum, 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 bum. Jaki to jest tytuł? Czekaj. Nie pamiętam. Ale w jakim kontekście mam przypomnieć? Ale mówię, że załóżmy dwie piosenki nadawałyby się na tak zwane playlisty. Natomiast reszta nie. I mam tego pełną świadomość. A szczególnie na przykład w takim RMF-ie, w ZC, czy w innych radiach, które są nastawione na propagandę i reklamę, na zysk generalnie, no trudno, żeby puszczać piosenki, które absorbują uwagę słuchacza. W takich radiach komercyjnych puszcza się na przykład piosenki, jeśli chodzi o moją działkę, w rodzaju, nie wiem, Borysewicz Cookies, ballady. Takie piosenki, które pozwalają przetrwać słuchaczowi w takiej lekkiej nirwanie, w lekkim takim... Letargu. Letargu, tak. Do następnej informacji, do następnej reklamy, do następnego. W ogóle w tych radiach komercyjnych jest tak, przede wszystkim, tak są skonstruowane, że piosenka nie może przeszkadzać propagandzie, reklamie, informacji. No, informacji właśnie to jest nadużycie, bo oni nie informują, tylko to jest propaganda. To już jest przetworzona jakaś tam wiadomość w taki sposób, by odpowiednio podana wywołała taki efekt, jaki sobie życzy podający. Ale tak jak mówię, w przypadku rozgłośni publicznych, czyli trzeci program Polskiego Radia, czy pierwszy program, oni mają wręcz psi obowiązek prezentowania takiej twórczości, która zahacza o sprawy tożsamościowe, narodowe, społeczne i tak dalej, i tak dalej. To jest ich obowiązek. Z drugiej strony mają też jakiś profil muzyczny. Ale wiesz, mają jakiś profil muzyczny, tak? Ciężko jest mi sobie wyobrazić w jedynce, wiesz, między, nie wiem, prognozą pogody, a sportem Heinsteinbach, tak? Ciężko jest mi sobie może to wytłumaczyć, ale w nocy okej, okay, tak? Czy w takich... No jak, znaczy, w nocy tym bardziej. Kurwa, nie mówię, że okej. Okay. Znaczy nie to miałem, ale na przykład, wiesz, są rozgłośnie rockowe, czy no. Na przykład już bardziej trójka, która jedzie bardziej ofowo, no bo jedynka, umówmy się, tak? No ja mówię o trójce. A ja mówię na przykład, ja bronię jedynki w tym momencie, że być może faktycznie nie wszystko tam pasuje do tego profilu muzycznego, jakiegoś tam smooth, nie wiem, jazzowego i wiesz, mniętkiego, jak to... Wiesz, to może... Dobrze, więc skupmy się w takim razie, odpuszczam jedynkę, skupmy się na trójce, chociaż to dotyczy jednego i drugiego. Jeżeli redaktor, jeżeli szef programu trzeciego, pani Jeton, mówi, że
nie mogą objąć patronatu nad płytą, ponieważ płyta, muzyka na płycie nie leży w gustach słuchaczy, no pytam, jakie ona ma prawo do oceniania tego, czy płyta leży w gustach słuchaczy, czy nie. Paradoksalnie, później wręcz wymuszone prawie, że zostało, nie chcieli się pokazać i zaczęli prezentować piosenkę Old Punk, która doszła do drugiego miejsca na liście trójki. Poza tym ja wiem jedną rzecz, nie powiem od którego, od kogo z tej Rady Muzycznej, bo nie mogę po prostu, programu trzeciego, że ci redaktorzy z Rady Muzycznej dostali wręcz, można to nazwać, polecenie napisania negatywnej recenzji tej płyty. I jednogłośnie taką napisali. No. To cała filozofia. To jest komuna. Jeżeli stanowisko na przykład szefa programu trzeciego zależy od rozdania politycznego, to czyli mówiąc tak, jakaś partia zabiera wszystko, czy to będzie Platforma, czy PiS, czy SLD, nieistotne, bierze sobie wszystko, no to bierze również rozgłośnie jako instrument propagandy. Słup, no to wiadomo. Tak. No i w tym momencie ma wpływ na to, kto jest dyrektorem na przykład też takie Polskiego Radia Programu Trzeciego. A dyrektor Polskiego Radia dobiera sobie też swoich żołnierzy kluczem przede wszystkim wierności, kluczem realizacji tego jedynie słusznego programu. Oni piszą na zamówienie recenzję płyty, oni piszą na zamówienie jakieś tam komunikaty i cześć, na tym to polega. A to nie jest trochę tak, że ty jesteś, padasz jak gdyby ofiarą swojej działalności jako muzyk, ofiarą działalności pozamuzycznej? Nie, ja myślę, że ja akurat paradoksalnie ofiarą nie będę. Ofiarą będą ci, którym ten system się podoba. Za parę lat. No bo wiesz, zobacz, na przykład mamy przykłady płyt takich zaangażowanych, czy w rzeczywistość naszą, czy w historię, no nie wiem, Pierwszy z brzegu Laocze, chociażby Powstanie Warszawskie, tak? I ciężko podejrzewać Spiętego i resztę chłopaków, ciężko znaleźć przykłady, żeby oni się gdzieś mocno angażowali, jakoś wyraziście. Mówisz, że to jest kundel, no trochę tak, ale, nie, on, no ma, jest. Ale on ma tak, on ma coś albo z Mr. Lendera, tak się chyba nazywa ten psiak. Do czegoś jest podobna? Ogólnie. Mr. Lander chyba tak się nazywało. Tak, taki myśliwski pies. To są bardzo fajne pieski. Bardzo fajne. Jakiś liczny pies. Dobra, i co? Wiesz co, no patrz. Kurde, zgubiłem myśl. A wiem, o co mi chodziło. Chodziło mi o to, że gdyby takie Laocze nagrało Siłę i Honor, to być może nie spotkałoby się z takim oporem. No a gdyby Kukiz nagrał Powstanie Warszawskie, mógłby się spotkać z zaciągniętym hamulcem ręcznym. No ale ja się powiedziałem na początku rozmowy, no co ja na to poradzę? Nic, zupełnie. To wszystko wynika z pewnych wcześniejszych, z pewnego wizerunku wykreowanego i tak dalej. Wiesz, to jest bardzo, myślę, że nie na tą rozmowę, skupmy się na muzyce tylko i wyłącznie w tej rozmowie. Nie Jugopolis? Proszę? Jugopolis, Jugoton? Jugopolis, Jugoton, tak. To jest coś, co masz w tym momencie w serduchu, czy jeszcze coś muzycznie poza tym siedzi? Nie, no to mimo tych ogłoszeń właśnie takich TVN-ów czy gazet wyborczych, które już półtora roku temu, czy tam rok temu stwierdziły, że ja rzuciłem muzykę i zająłem się tylko i wyłącznie polityką. Bzdura. Płytę Siła i Honor nagrałem w półtora roku, nawet nie, około roku, rok temu, we wrześniu wyszła na rynek, jest już złotą płytą. W tej chwili jestem w studio z Jankiem Borysewiczem. No ja nie jestem tego typu też artystą, który nagrywa 16 albumów rocznie. No nie, ale po drodze cię widziałem na kilku festiwalach i to wiesz, tam w zasadzie pod każdą szerokością geograficzną w Polsce. Cały czas gram, ale ponieważ system chce zniszczyć swojego oponenta, jak go najlepiej? No można na dwie metody zniszczyć oponenta, albo go wsadzić do kryminału, ale niby za co, albo po prostu zrobić z niego wariata. Krótka piłka, tak jest najprościej, tak robili bolszewicy, nie mamy na siebie paragrafu, zrobimy z siebie wariata. I tak zrobiono ze mnie pisowca, w sensie jakiegoś ortodoksa, obrońcę krzyża, zwolennika ojca Rydzyka, faszyzującego, przepraszam, hajlującego faszystę, który ciągnie... Ja całe życie mówiłem pedałów, także nie będę pedała na smyczy i go maltretuję i tak dalej, i tak dalej. Po prostu. A po drodze wychodzi coś takiego.
Po drodze parę rzeczy innych wyszło. Były różne składanki, na których różne imprezy, różne składanki, w których uczestniczyłem i cały czas jestem aktywny muzycznie. A to jest akurat bliska mi strasznie stylistyka, bo można powiedzieć, że wychowywałem się na, może niekoniecznie na Parnim Baliaku, który tutaj śpiewam, ale na takich kapelach. W czasie komuny nie miałem za dużego dostępu do muzyki zachodniej. Mieszkałem w małym miasteczku na Opolszczyźnie, ale można było kupić płyty węgierskich kapel, Lokomotiv, Omega i tak dalej. I można było też kupić płyty jugolskie, właśnie Atomsko-Skloniste, Bielo Dugme, Elektryczny Orgazm, Parni Valijak. I to wszystko chyba właśnie Jugoton, ale przez J wydawał, nie? Ta wytwórnia jugosłowiańska wówczas, to był Jugoton, ale to przez J. Pytania do Brzozowicza. Tak mi się to chyba... Ale to dobra. Interesuje bardziej zawartość muzyczna, wiesz. To, co mi się w jugolskiej muzyce podobało, to jest to, że mimo stylistyki rockowej, takiej zachodniej, że tak powiem, tego, takiej źródłowej, to mimo wszystko wrzucają, czuje się klimat narodowy, czuje się klimat tego narodu, że to jest grane, że to nie jest naśladowanie Black Sabbath na przykład, czy naśladowanie jakiejś nowofalowej kapeli, mówię tutaj o elektryczyńskim, tej kapeli elektryczyńskiej Orgasam, tylko to jest tym coś, jest to naturalnie grane, jest tam artysta, jest tam człowiek, a nie osoba na zasadzie, tak jak w tej chwili mamy w Polsce do czynienia z tymi programami... Talent Show? Tak, gdzie podstawowa sprawa to jest kreowanie komisji, która, znaczy jakby tej komisji, która ocenia tych wykonawców. A wykonawcy mają być jakąś wierną kopią jakiegoś, nie wiem, Michaela Jacksona czy innej gwiazdy. No i najlepiej jeszcze, jakieś nieszczęście w życiu rysie, że tam właśnie mamy pochował czy coś takiego, żeby było. Bo to widziałem parę odcinków. Bezwzględnie konieczne, tak. Ale popatrz, bo znaczy, co jest tego przyczyną, że ta scena jugolska wówczas, nie wiem, czy to jest dobre określenie, że tamta scena tak rozkwitła, a nasza nie. Że to jak gdyby myśmy tam zaglądali w tamtym. No to jest też system. Oni mieli znacznie większy zakres wolności. Oni nie byli pod wpływem Sowietów. Oni mieli paszporty. Ja pamiętam, jak jeszcze przed rokiem 80, to jakiś 78, no to mógł być tak, 78-79 rok, byłem na nartach w Tatrach. I spotkałem właśnie była cała grupa młodzieży wtedy jeszcze z Jugosławii. Pamiętam wtedy na w ogóle atomiki, narty, ja na jakichś pieninach takich, na sprężyny mocowane, wszystko, kijki z bambusa, a tam chłopaki przyjęli dziewczyny na jakiejś światowej klasy sprzęcie, dobrze ubrani, wyluzowani, no tacy cieszący się życiem, cieszący się kolorowi po prostu, cieszący się wolnością. Oni mieli inny trochę system polityczny, znaczy oni mieli inny, oni nie byli uzależnieni tak od Sowietów i mieli większy kontakt z Zachodem. To pewnie też się przekładało właśnie na muzykę, że nie byli, nie wiem jak tam wyglądało z urzędem cenzury na przykład. U nas być może ta muzyka nawet taka, ta nasza, taka antysystemowa, antyestablishmentowa była trochę nawet siermiężna, ale wynikało to z tego, że ja sam pamiętam, że ja musiałem chodzić do cenzora czasami po kilkanaście razy, żeby on mi puścił tekst. Zmieniał na przykład, czasami nad jednym zdaniem były prowadzone dyskusje, ale też nie było czegoś takiego, że jeżeli tekst, cenzorowi sprzęt, ten tekst się nie spodobał, to bezwarunkowo nie było możliwości, że sprawa była zamknięta. Nie, chodziłeś, rozmawiałeś z tymi cenzorami i dzięki temu też paradoksalnie one były trochę siermiężne te teksty, bo przez te ciągłe rozmowy ten duch jednak był coraz bardziej tą formą zniewalany, ale z drugiej strony te teksty były bardziej dojrzałe, bardziej trzeba było się nagłowić nad tym tekstem. One nie były tak, teraz w tej chwili wyjdziesz na
Możesz co prawda wyjść na scenę i zaśpiewać mam was wszystkich tam i tak gdzieś i tak dalej, to jedyna konsekwencja będzie taka, że nie puszczą ci tego w radiu, ale nikt ci nie zamknie za to do kryminału. A w tej chwili, wówczas z kolei jak już cenzor nie miał zastrzeżeń do tekstu, puścił ten tekst, no to można było się domagać, czy wręcz pytać radio o wyjaśnienie oficjalne, dlaczego radio publiczne nie chce danej piosenki prezentować, proszę wskazać przyczyny i tak dalej, i tak dalej. Ktoś się musiał z imienia i nazwiska podpisać i musiały rzeczywiście istnieć bardzo ważne powody, żeby takie piosenki nie zaprezentować na antenie radiowej. A teraz jednoosobowo pani Jeton może powiedzieć, że to nie leży w gustach słuchaczy programu trzeciego i spierdala ci koniec i cześć. Ale zobacz jaki paradoks jeszcze. Jeżeli porównamy lata 80. tu i Bałkany, jeżeli i Jugosławia, jeżeli tamten rynek, tamtą scenę oceniamy jako bardzo atrakcyjną, mocną, fajną, taką światową, a jednocześnie oceniamy tamten czas w tamtym miejscu jako znacznie lepszy niż ten, który panował u nas. I uwaga, teraz gwiazdka, stawiamy sobie coś taką teorię, że jak artysta głodny, to bardziej płodny, tak? Im gorzej w kraju, tym lepiej dla muzyki rockowej. No bo to... Wiesz, nie, to się nam nie zgadza w tym momencie. To zależy, o czym się śpiewa. No jeżeli śpiewasz o głodzie, no to wiesz, no, w życiu nie zaśpiewasz piosenki o głodzie, jeśli go nie doświadczyłeś, na pewno, ale czasami to wspomnienie głodu jest tak mocne, że możesz być multimilionerem, a cały czas pamiętasz o tym, żeby obiad zjeść do końca. Rozumiesz? Także to nie musisz koniecznie żyć cały czas w biedzie, żeby nagrać dobrą płytę. No jeżeli można w tych czasach, jeżeli żyjesz w totalnej biedzie, to w życiu nie nagrasz dobrej płyty, bo musisz zapłacić za studio, bo musisz paradoksalnie, żeby nagrać dobrą płytę, musisz być wolny. To jest podstawowa sprawa. Wewnętrznie musisz być wolny. Więc jeżeli nie masz w tej chwili pieniędzy, no to nie nagrasz dobrej płyty, dlatego że twoja twórczość będzie zdominowana przez tych, którzy wykładają na tą twórczość pieniądze. Bo oni ci powiedzą, tego tekstu nie puszczę, powinieneś zapuścić włosy, powinieneś zrobić to i tamto i tak dalej, i tak dalej. I przestajesz być sobą. No dobra, ale mimo wszystko dużą taką determinantą na rynku muzycznym jest jednak słuchacz, tak? Podstawa robi się przede wszystkim, no wiesz, ja wychodzę z założenia takiego, że... W przypadku mojej twórczości, na przykład kiedyś w zespole piersi, czy teraz solowej, podstawową sprawą jest wyrzucenie z siebie jakichś tam emocji. Podobnie jak pisze się czasami, też mam sporo wierszy, których nigdzie nie publikuję, tylko po prostu wyrzucam z siebie, piszę po to, żeby się na przykład uspokoić, tak jakby się opowiadało o autoterapii. Napięcie, które gdzieś tam sobie funkcjonuje. To jest jedna podstawowa sprawa. I jest super, jeśli słuchacz mówi, kurczę, ja myślę podobnie, przeżywam takie same stany, takie same nastroje. I wtedy mamy do czynienia z takim naturalnym sukcesem komercyjnym. I tyle, ale można też wykreować, no wszystko można w tej chwili wykreować. W tej chwili to jest tak, jak już powiedział w rejsie Maklakiewicz, ja jestem umysł ścisły i nie może mi się podobać, działam poprzez reminiscencję, nie może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę. Nie może mi się podobać coś, czego nie znam. Ale popatrz, myślisz, że na przykład Ulice Miasta, tak chyba nosił tytuł, ten numer z Czerwonego, tak? Tak. Że dzisiaj taki tekst... Taki numer spotkałby się z tak fantastycznym odbiorem, z tak szerokim? Co się zmieniło? Tak szukam, próbuję dociec. No zmieniło się przede wszystkim to, że taki numer jak Ulice Miasta nie byłby w tej chwili puszczany, bo teraz nie ma takich ulic, teraz jest wszystko radosne, teraz wszystko idzie w dobrym kierunku, a każdy, kto uważa inaczej, to jest pisowiec i wróg narodu polskiego, no i faszysta. No, no dobra, no to popatrzmy na ulicę, odchodząc od polityki. Nie uciekniesz od polityki, dlatego że te media, nie możesz uciec od polityki, ponieważ media komercyjne są powiązane z tym establishmentem platformianym, Partii Miłości, media publiczne również, więc no nie uciekniesz. Za chwileczkę przyjdzie PiS, na przykład, załóżmy, że PiS obejmie tą władzę, to będzie z kolei w drugą mańkę. To wtedy oczywiście okaże się, że twórczość w rodzaju 17 września i piosenek z płyty Ich Honor, to jest to najlepsza twórczość, a każda inna jest zła. Przecież to jest kraj, to jest dom wariatów. No. To jest dom wariatów. Tutaj nie ma miejsca na... Zauważ, jak nawet mówią politycy, że musi być ostro czarne i białe.
czarne i białe. Albo z kolei taka tęcza, że ci chce żygać od tego, od tej gmatwaniny kolorów. No. Nie ma przypomina, wiesz, słowa Kazika gdzieś tam sprzed, nie wiem, chyba 20 lat, że wiele Kazik jest... mi nie chce pomóc w propagowaniu jednomandatowych okręgów wyborczych, mówi, że go polityka nie interesuje, co mu nie przeszkadza nagrać płyty o politykach i pójść do ZAX-u i skasować za to kasę. No wiesz, no, bardzo lubię Kazika, ale powinien zwrócić, wiesz, najłatwiej jest w tej chwili powiedzieć, ja jestem monarchistą i mam wszystko w dupie, no. Ale nie, uważam, że gdyby Kazik w tej chwili pomógł nam, ludziom, nie mnie, tylko ludziom, którzy chcą takiego systemu jak Wielkiej Brytanii, chcą takiego systemu, który doprowadzić do tego, iż Polacy wrócą za granicę, będą mogli u nas budować normalny kraj. Jestem przekonany, to nie jest działanie polityczne, to jest działanie prospołeczne. Jestem przekonany, że znacznie byłoby nam łatwiej, gdyby zajął Kazik akurat... No oba się spotykać na tym samym projekcie. Kazik być może obawia się, że może go spotkać to, co spotkało mnie, czyli generalnie z każdej strony ataki, czyli po co? No, można potem nagrać o tym, ktoś mu miliony oddał, albo to i tamto. Ale to z drugiej strony, wiesz, no, złośliwcy ci zarzucali, że sobie zrobiłeś doskonałą reklamę w ten sposób. Tak, doskonałą. Doskonałą reklamę sobie zrobiłem. Wiesz, no, strach było w pewnym momencie otworzyć lodówkę. Gazety piszą, że zerwałem z muzyką, zająłem się polityką, kłamią w każdym absolutnie centymetrze notatki w prasie, szczególnie wyborcza. Taka wyborcza na przykład, która mi pisze sprzymierzenie spadkobierców polskich faszystów, wiesz, tylko dlatego, że byłem na spotkaniu z młodzieżą z ONR-u i rozmawiałem z nimi o patriotyzmie. To gazeta w Opolu, to gazeta wyborcza zauważyła. Natomiast to, że tydzień wcześniej na panelu o identycznym temacie, czyli patriotyzm, spotkałem się z krytyką polityczną, czyli zupełnie jakby po drugiej stronie, na międzynarodowym panelu, tego Gazeta Wyborcza nie zauważyła. No i to jest tyle. Gazeta Wyborcza zauważyła, że poparłem marsz 11 listopada. Oczywiście, że poparłem go z tego względu, że mam na to maile, zresztą zapewnienia ze strony organizatorów, że organizatorzy twierdzili, iż chcą przywrócić pamięć o Romanie Dmowskim. A u mnie w domu wiszą na ścianie 3 portrety. Piłsudskiego, Paderewskiego i Dmowskiego. 3 Polaków, z którymi ja nie muszę się do końca zgadzać, ale tym 3 Polakom i temu zbiegowi okoliczności, gdzie mieliśmy żołnierza, polityka i PR-owca, mówię o Paderewskim ten ostatni, mamy wolny kraj, mówimy po polsku. To była podstawowa sprawa. Dlatego uważałem, że pamięć o tym Dmowskim jest wypaczana i wręcz jest strącany w zapomnienie. Dlatego popierałem. Natomiast kiedy pojawił się już Kobylański, który dla mnie ewidentnie ukierunkowuje ten marsz na już jakąś taką... w taką stronę, z którą ja nie do końca mogę się zgodzić, no to się wycofałem. I tyle. No okej, okay, to wróćmy jeszcze na chwilę do Jugopolis, do Jugotonu i tak dalej. Zobacz, tamta strefa geograficzna też jest targana strasznymi konfliktami. Przecież mimo wszystko, tak? A jest taka historia, że Serb z Chorwatem spotykają się w Polsce w studio. To wszystko jest polityka. To wszystko jest wynikiem właśnie polityki. Niestety my nigdy nie zaczniemy rozmawiać, jak ty będziesz zadawał takie pytania o muzyce. To jest, ale to mogę ci powiedzieć jeszcze inaczej. To podobnie tutaj. Ja mam kolegów, którzy mają inną niż... mają homoseksualną orientację. Mam kolegów, którzy mają lewicowe poglądy. Mam kolegów, którzy mają prawicowe poglądy. Znam brunetki, blondynki, rude, wysokich, niskich, grubych. I się z nimi wszystkimi dogaduję. Wszystko jest do pewnego momentu. Dopóki nie wkracza w to właśnie sprawa, za kim jesteś. Za Platformą, za PiS-em, za tym czy za tym. Tak samo tutaj, za kim, tak samo w Jugosławii, za kim jesteś. Pamiętam, jak pracowałem w Niemczech, czy jesteś za Chorwacją, czy jesteś za Serbią. Rozumiesz? Mhm. Jak się pojawiają pewne hasła, zaczynają się nagle pojawiać podziały. Gdybyśmy mieli... Jakbyś odpowiadał na przykład, że jestem za muzyką, albo tak jak niektórzy na tych kartkach wyborczych wpisywali, wiesz, na kogo głosujesz, na Boba Marleya, tak? No to tak, no to miałby święty spokój, ale byłoby już po dyskusji, bo dyskusja się zaczyna dopiero wtedy, kiedy opowiesz się po jakiejś stronie. Jeszcze Natomiast taka odpowiedź kiedyś uratowała mi życie, bo jechałem, pamiętam, w latach 80. jechałem pociągiem i akurat był jakiś mecz gdzieś tam. Oła. I biegali...
nagle wpada do tego wagonu grupa kiboli, to, ale takich po prostu naspeedowanych na maksa, do mojego przedziału i otwierają się drzwi i koleżka jeden mówi, za kim jesteś tam, nie wiem, na przykład, bo nie pamiętam, za Arką czy za tam Odrą. Ja mówię, to były lata 80, ja mówię, za Solidarnością. Oni zdębieli, zgłupieli i wybiegli. I koniec. Tak? Uratowałem życie. Ale niestety wszystko, czego w tej chwili dotkniesz w kraju, jest w ogromny sposób tą polityką zdeterminowane, a jest nią zdeterminowane dlatego, że taki jest ten system polityczny i z tym systemem walczę. Nie z Platformą, nie z PiS-em, nie z SLD, tylko z nimi wszystkimi razem. Z tym systemem, który pozwala im na, robienie, na dzielenie narodu i na i robienie kasy na tych podziałach. Rozumiesz? Dobra, to weźmy wytłumacz zupełnie inną rzecz, bo nie wrócimy do tej muzyki nigdy. No. Na czym polega fenomen Jugopolis, Jugotonu? Już chyba powiedziałem częściowo na ten, odpowiedziałem na to. Zrobiliśmy szerokie tło. Naprawdę, na tym, że to jest takie wolne, że to jest z takim oddechem, że to jest z takim... takie bezstresowe, właśnie nieupolitycznione też. Jest, mówi o takich podstawowych prawdach, jak miłość, jak ciepło, jak dobro, jak zło. Bez żadnego kontekstu politycznego. Wychodzę na ulicę, ale uzbrojony wiesz, w uśmiech na twarzy. Nikt mi nie mówi, co mam robić. Tak sam jest. Się prowadzę, już nie pamiętam. Było. No, blisko. No wiesz, no, brak lecytyny. Blisko, ale polega przede wszystkim na tym, że mówię, że to nie jest to upolitycznione, nie jest wyostrzone. Ja teraz znowu muszę wrócić do tej płyty Siła i Honor. To, że nagrałem taką płytę, nie znaczy, że to jest jakaś tendencja, gdzie do końca życia będę śpiewał piosenki o martyrologii narodu polskiego. Nie, bo w tej chwili nagrywam na zasadzie pewnej odtrutki płytę z Borysewiczem. Gdybym miał w tej chwili propozycję nagrania piosenek następnych jugopolisowskich, biorę w ciemno, dlatego że to są piękne, spokojne, stonowane piosenki. Niemniej czułem wtedy taki obowiązek, że w kraju, w którym się nagle zaczyna być wręcz wynaradawiany, nagrać płytę, która powie stop, chłopaki, my musimy cały czas pielęgnować jednak swoją tożsamość. O to chodziło. A w tym, jak powiedziałem, w tym Jugopolisie najbardziej dla mnie taką rzeczą, sprawą, która mnie przyciąga, to jest, tak jak powiedziałem, umownie nazwijmy to oddech, takie powietrze, taka wolność, ten klimat nawet się czuje, ten taki... Wiatr jest cieplejszy. Dokładnie tak, dokładnie, jest przyjemniej po prostu, nie jest to zdeterminowane jakimiś zdarzeniami natury politycznej, natury socjologicznej i tak dalej, ale przede wszystkim właśnie roślinnością, miłością, takim ludzkim życiem, prawdziwym, istotą ludzkiego życia. Tak mi się wydaje. Jest też trochę tak, że to jest trochę nasza szerokość geograficzna, bo jeżeli na przykład, nie wiem... Niestety nie. Niestety nie jest to nasza szerokość. Trochę jest. No trochę, ale tak. W sensie muzycznym. Zaraz się powiem, co mam na myśli. Bo na przykład, wiesz, jeżeli Malczyki, które pierwotnie, zdaje się, były takie mocno, wiesz, antysocrealistyczne i nabijały się z takiego, nie wiem, jak to powiedzieć, kołchozowego podejścia do wszystkiego, a Kazik to, wiesz, śpiewa o tych współczesnych kołchozach w tych szklanych biurowcach, i to nadal ma sens i to nadal działa, więc... Tak, ale te Malczyki, zauważ, że one były śpiewane jednak inaczej niż odpowiednik Malczyków w Polsce. Odpowiedniki Malczyków w Polsce, wiesz, to były Made in Poland, Varieté, Ulica, wszystko było takie, wiesz... Z pozycji, rozumiesz, cierpiętniczej. A oni mieli taki jednak ten system, musimy znowu tą politykę zahaczyć, no, że mogli też był pozwolić i, na... I Laibach był i też był jeszcze taki no, bardziej, były, niż tak, ale zaistniały przede wszystkim te, które grały muzykę lżejszą, że tak powiem, czy bardziej radosną, na takiej zasadzie. Ta forma zaistniała. U nas smutek, u nich radość. U nas, jeżeli się grało radośnie, to było już ewidentne, że ty jesteś prosystemowy po prostu, że jesteś koniunkturalistą. No tak. No. Weźmy Universe. Śliczne. No dobra. To jeżeli myśleliście, to że w to... No jak, to jest kundel. To nie jest... Zaraz wam pokażemy. No może i kundel, ale ładny. No pewnie, że ładny. Znaczy, jeżeli nie sądziliście, że w ten sposób można mówić o Jugopolis, to można. Czy co? Nie, już tak pożegnałem nas. Dziękuję.